Rekord Adama Małysza pobity. Gregor Schlierenzauer odniósł 40. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Austriak wygrał konkurs w Predazzo. Kamil Stoch był 7. Po pierwszej serii Stoch był 11, jednak 126 metrów z finału pozwoliło mu awansować o 4 miejsca. Punktowali także 26. Maciej Kot i 29. Krzysztof Miętus. 3 zawodników punktowało, można to uznać za pozytywny wynik, natomiast oczekiwaliśmy może troszeczkę więcej. Słabo wypadł Piotr Żyła, 44. miejsce. Chyba jest jednak usprawiedliwiony. Dzisiaj Piotrek został przed południem ojcem i myślimy, że głowa też była w innym miejscu, a nie na skoczni. Wielkie gratulacje. A wygrał Gregor Schlierenzauer. Austriak najdalej w pierwszej serii, w drugiej tylko potwierdził dominację. Znowu najdłuższy skok. 134,5 metra. Zaledwie 1,5 metra bliżej od rekordu skoczni Adama Małysza i można było się cieszyć ze zwycięstwa. Był to 40. wygrany konkurs 22-letniego Schlierenzauera, który w tej klasyfikacji wyprzedził Małysza, a do rekordzisty Fina Mattiego Nykanena brakuje mu już tylko 6 zwycięstw. Kamil Stoch ma na swoim koncie dopiero 4 wygrane konkursy. A kolejne zawody w Predazzo już jutro.